Jesteśmy na PGA 2014, jest z nami Tadek Żeliński, cześć. Zdaje się, że o mnie mówiłeś i chyba mówiłeś cześć, więc cześć. Rany boskie, co tu się dzieje? Dobra, więc jest nowa gra z Uniwersum Wiedźmina, dostępna na platformy mobilne, gra typu MOBA i proszę, żebyś powiedział parę słów coś właśnie na temat tej mobilnej gry. No więc gra nazywa się The Witcher Battle Arena, jak wspomniałeś, jest grą na urządzenia mobilne, ma iOS-a na Androida, będziemy mieli wersję na Windows, czyli Windows Phone dawne, się już nie nazywa Windows Phone. Nie ukrywam, że to komplikuje nieco nam komunikację, bo tej gry nie będzie na Windows PC-towe. My nie będziemy jej w ogóle wydawali na komputery, nie ma takich planów przynajmniej. Chcemy, żeby ona była czysto mobilną jakby platformą do grania. Będzie to gra z gatunku MOBA, ale nie będzie to kalka LOLa czy Doty. Nam nie zależy na tym, żeby przyklejać po prostu naklejkę Wiedźmina na coś i z tego robić od razu Wiedźmina. Myśmy chcieli to wymyślić od podstaw, wymyślić to tak, żeby to było zgodne gdzieś z tym światem. Oczywiście to się różni, oczywiście to nie jest gra, która jest napędzana historią, tak jak Wiedźmin 3, czy Wiedźmin 2, czy Wiedźmin 1. To jest gra, która się skupia na rozgrywce. Rozgrywka to są mecze 3-3. W tym momencie mamy tylko i wyłącznie jeden tryb gry na dwóch mapach, czyli PvP klasyczne, to jest w trybie Conquest. Tryb podboju, czyli przejmujemy punkty na mapie i zaczynamy ściągać punkty, znaczy tikety, tak zwane te bileciki, tak, przeciwnikowi. Każdy ma po 500, pierwszy team, który straci wszystkie, przegrywa grę. Tak jak było w Dominionie w League of Legends, w Conquestie, na dowolnej mapie w Battlefieldzie. Jakby podstawową taką rzeczą, którą żeśmy, to oprócz tego, że oczywiście chcemy, żeby to było dopasowane do Wiedźmina, chcieliśmy też, żeby to było dopasowane do urządzeń mobilnych. Na mobilkach grasz średnio w takich sesjach 15-20 minut. Klasyczne moby to jest minimum 20. W League of Legends możesz się poddać dopiero po 20 minutach. To ci nie możesz w ogóle. Tam zależało na tym, żeby te gry były szybkie. One mają między 5 a 10 minut, także są takie naprawdę, no, stryki jest po zabawie. Ale z drugiej strony są tak wypakowane akcją, że nie czuję, że to jest tak krótko. 5 minut znów, dlatego żebyś nie czuł dyskomfortu, który czujesz, kiedy wiesz, że przegrasz mecz, wiesz, że będziesz musiał się w nim męczyć 20 minut, co najmniej 20 minut. No u nas tego nie ma, nawet jeżeli przeciwnik cię mocno zdominuje, to najwyżej 5-6 minut, coś wygrasz, bo zawsze coś wygrywasz i możesz grać dalej. No i kolejną ważną rzeczą to jest to, że ponieważ my lubimy robić RPG, to chcieliśmy, żeby ta gra była RPG-iem w jakimś stopniu, w związku z czym jest w niej zaszyty taki mały RPG. Każdą z postaci, którą będziesz grał, będziesz mógł levelować, ona będzie ci levelowała w miarę grania. Bo nie wiem, czy nie słyszałem, czy to powiedziałeś, czy nie. A propos tych platform, czy ona będzie cross-platformowa, czy... Nie powiedziałem, ale tak, będzie cross-platformowa. Pomiędzy iOS-em a Androidem będzie można grać zupełnie normalnie, to będzie to samo konto tak naprawdę. Przy czym jeszcze chciałem nawiązać do tej RPG-owości tej gry. No. Więc każdą postać sobie rozwijasz, ona zdobywa punkty umiejętności, które sobie przeznaczasz na dwie biegłości, w przedmiotach i w umiejętnościach, w skillach. Im wyższa umiejętność, biegłość w przedmiotach, tym lepsze przedmioty możesz na siebie zakładać. Te przedmioty wygrywasz po grze, nie można ich kupić w żaden sposób, także to żadnych elementów pay to win w grze nie będzie, absolutnie. To nie my. Już pomijając, że nie my, to my jako gracze nienawidzimy takich rzeczy jak pay to win. W żaden sposób nie będzie można zapłacić za to, że będziesz mocniejszy, ale będziesz mógł sobie wzmocnić swoją postać. A oprócz tego będzie można bawić się umiejętnościami. Trochę to jest ciężko opowiedzieć, to słabiej pokazać, ale każda z trzech umiejętności postaci ma trzy suwaczki. Możesz sobie tymi suwaczkami regulować, nie wiem, cooldown, siłę, spowolnienie, długość ogłuszenia i tak dalej. Jest rozbudowana bardzo. Możesz sobie, to nie jest super rozbudowane, tak jak w RPG-ach, takich jak Wiedźmin 3. Ale jak na grę mobilną, to całkiem spoko. Ale z drugiej strony, nawet jak tego nie zrobisz, to i tak będziesz miał zabawę i tak, nawet jeżeli jesteś casualowym graczem, to możesz mieć fan z tej gry bez bawienia się w te wszystkie... Prędzej czy później zaczniesz to robić, bo to jest po prostu fajne takie dłubanko. Ale nie jesteś do tego zmuszany. No i jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim, to jest to, że jak ludzie słyszą, że robimy grę mobilną, MOBA i darmową, pierwsze co im się robi, to im się zapala taka gigantyczna czerwona lampka i o, będą nas chcieli narznąć.
wszystko, co w tej grze da się kupić za kasę, a da się kupić bohaterów, skórki do bohaterów, skórki do broni, czyli broń może mieć nie, jakby niezależne skórki od bohaterów. I ostatnią rzeczą to są w tym momencie, to są dodatkowe jakby, dodatkowa pojemność w plecaku, w inwentory. Wszystko, każda z tych rzeczy będzie do odblokowania przez rozgrywkę. Będziesz mógł to odblokować albo płacąc punktami, które zarabiasz przez grę, czyli walutą in-game'ową, której też jest to normalna, znaczy nie mamy żadnego premium currency, tak? Nie mamy żadnej waluty w stylu kamyków, gemsów, kryształów, czegokolwiek, tego też nie mamy. Jeśli coś też kupić za kasę, to kupujesz to za normalną, masz zawsze podaną sumę lokalnej walucie, no tam to będzie zależne od platform oczywiście, czyli od Google Play'a i od iOS'a, znaczy App Store'a, ale waluty będą, znaczy ceny będą zawsze w normalnych walutach. Z drugiej strony będziesz mógł wszystko sobie kupić albo za tą walutę in-game'ową, nazwijmy ją w tym momencie zasobami, bo myśmy chyba jeszcze nie wymyślili dla niej nazwy, nazywamy to resources, ale są to takie korony, może to będą oreny, jeszcze się wymyśli. A z drugiej strony wszystko będzie też można wylosować, to będą dropy po prostu po meczu. Masz skrzynkę i w tej skrzynce możesz wygrać skórkę do postaci bohatera, skórkę na broń, przedmioty, które wspominałem, te, które wzmacniają postać, tak? Czyli jakieś tam, nie wiem, paski, buty i tak dalej. One nie zmieniają postaci wizualnie, ale dają ci dodatkową jakby moc. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta gra była po prostu uczciwa w stosunku do graczy, żeby nie była maszynką tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy. Oczywiście chcemy na niej zarabiać, ale to nie jest jakby priorytet. Priorytet to jest zrobienie naprawdę fajnej gry, która po prostu spodoba się ludziom i będą mieli przy tym radochę. Jak na razie wygląda na to, że nam się to udało. Czy można powiedzieć, że to jest jeszcze taki przedsmak w oczekiwaniu na Wiedźmina 3, żeby trochę napoić tych graczy czymś z uniwersum? No oczywiście też, oprócz tego jeszcze wychodzi gra planszowa, też jest dodatkowym jakby zdaniem. Ale to nie jest gadżet marketingowy, to znaczy to nie jest wymyślane jako gadżet. Jest to samodzielny projekt robiony przez dodatkowy team, który budujemy w CD Projekcie Czerwonym, w CD Projekcie Red, który ma się zajmować właśnie tego typu tytułami i jest on niezależny całkowicie od teamu zajmującego się Wiedźminem. Parę osób z Wiedźmina nam pomagało, trochę doświadczeniem, trochę umiejętnościami na samym początku. W tym momencie to są dwa rozdzielne światy. No dobra, no to w takim razie cóż, zapraszamy do zagrania i do sprawdzenia gry. W tym roku jeszcze ma wyjść, więc soon. No i na PGA, jeżeli ktoś był, to mógł sobie przetestować. Można zagrać tak, na PGA. Dobra, no to dziękuję Tobie, Tatku, za wywiad. No i cóż, czekamy zarówno na mobilniaki, jak i na planszówkę, jak i na Wiedźmina 3, który główną tutaj atrakcją może nie jest, ale miejmy nadzieję, że będzie już w czasie premiery. Ja już się nie mogę doczekać. Dzięki. Ja również, na razie.